Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Chaos. Widzimy się w kolejnym odcinku z Fallouta. Jesteśmy, jak widzicie, na wysypisku braci Jared? Tak? Jared? Nie. Gdzie my jesteśmy? Wysypisko braci Jalbert. I udajemy się w kierunku tego parku Rocky Narrows, gdzie mamy zdobyć przedmiot, stację dotykową dla Bractwa Stali. Tak pomyślałem, że najpierw się tutaj wybierzemy. Co mi tu tak hałasuje? Pewnie to ognisko. Jeszcze sobie podgłośnie, dobra. Gdzie tu jest stąd wyjście jeszcze? Ups. Dobra, idziemy w tamtym kierunku. To miejsce jest chyba jakieś znajome. Tak, ja tutaj chyba byłem, wiecie. I tam jest ten wielki... Cholera jasna. Tam będzie ta wielka małpa, czy coś takiego. Ktoś mi już zauważył. Więc ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj iść. No, ale kiedyś... Musimy. Dobra, gdzie jest ten wielki ogór? Tam jest. Co to jest właściwie? God damn it. Usiedź. Dobra, on mnie będzie szukał teraz. Spokojnie, zmieńmy położenie. Myślałem, że się cholera przestrzelę przez te krzaki. Dobra, spokojnie. Lepiej być gdzieś w górze, niż na dole. Lepiej się tak poluje, nazwijmy to w ten sposób. Gdzie on jest? To są kamienie. Czy on już poszedł gdzieś tam? Mnie szukać? Tam jest. Dobra. Załatwiony. Nie poszło najgorzej, ale przypuszczam, że jakby mnie zauważył, no to już by tak pięknie nie było. Co my tutaj mamy? Coś wojskowego chyba. A co jest? Trupa nie mogę przeszukać. Wędkarz, myślałem, że jakaś pułapka. Park Rocky Narrows. Odkładka, steampaki i tak dalej. No tak, to by było za proste. Tu jest cały ten park. Uż ty! Shit. Jasny gwint. Wiedziałem, kurde. A jeszcze zamiast watsa to mi się włączyła latarka.
Dobra, tutaj mamy już. Shit. Tutaj mamy jakąś przyczepę, ale to jest, to chyba odkryliśmy. Tam gdzieś przed nami jest jakaś fabryka. Po lewej? Tak, to jest ten Arc Jet Systems. Sprawdźmy sobie jeszcze ten domek. Wielkie bydle, kurde, naskoczyło. Znowu ta małpa. Co? Bij w dzwoneczki. No ona jest chyba jakaś popsuta. O. Dziwne. Dziwna sprawa. Czapka baseballowa. No zobaczmy, czy to coś mi da. Ta czapka. Czy jest jakaś lepsza może, czy... Czapka baseballowa. Cy. Tu są jakieś te przedmioty, zebrałem, których nie mogę wyrzucić, bo są potrzebne do wykonania zadania. Za cholerę nie wiem jakiego zadania. Ale mniejsza z tym. Możemy odpocząć, ale w sumie chyba... nie musimy. Troszeczkę pogoda się nam popsuła, ale nie jest tak źle. Nie ma burzy radioaktywnej, więc... można jeszcze przeżyć. Te misie, pamiętacie tej misie? Gdzieś to już było. W takim jednym parku innym. Tutaj. Staw Walden. W sumie blisko to jest do tego. Nie wiem, pewnie to jest jakoś powiązane te parki, bo tam też jest ten park. Taki. Cholera, jeszcze. Radioaktywność. Dobra, mamy stację. Granat. Cholera, ale mi... przedwojenne pieniądze. Szybko, szybko. Mina. Dobra, czy coś tu jeszcze? Grzybki. Czy coś jeszcze? Śpiwór. Dobra, spieprzamy, spieprzamy. God damn it. Dobra, co to było na radioaktywność? Antyrad. Tam się pali, ale to jest pewnie... to wysypisko. Zjedzmy coś sobie. Jest tu jakieś cukierki, widziałem, czy coś takiego. Ciasteczka, chipsy... radioaktywność, cholera wysoka. Dzika kukurydza. Dziki mudowoc. O, guma balonowa. Iguana na patyku. Jabłka. Dobra, coś sobie jeszcze zjedzmy. Dobra, jedna radioaktywność to tam... cholera, paskudy, jedne. No dobra, to zadanie mamy oczyszczone, znaczy wykonane właściwie. I musimy się udać teraz do... znaczy oddać to zadanie do Bractwa, czyli do tej... Halen. No dobra, więc się tam wybierzemy. Dobra. Więc sprawdźmy, czy jeszcze będzie coś dla nas mieć. Pretty sure I gave you a location to clear. Now get moving. Good, you're back. Hope that means you recovered the tech. Tak. And still in good shape too. Here, your payment for a successful recovery. I'll always want more tech, so believe me, I'll never run short of missions. Report back to me when you're ready to head out again. No, jednak coś ma jeszcze dla nas. What do I have to do? Locate the tech, kill anything that gets in your way, and bring it back to me. Affirmative. That's what I like to hear. I'll mark the location on your map. Stay alert. Bank krwi. Zdobądź w tym miejscu przedmiot kondensator refleksyjny. Bank krwi?
Zaraz, pewnie ja nie mam tego. Bank krwi. Gdzieś tutaj. Wow. W tych rejonach jeszcze nie byliśmy. Dobra, to tam się wybierzemy. Gdzieś tak w bocznej jakiejś... Znaczy... Takim jakimś... luzackim odcinku. Natomiast teraz... Sprawdźmy sobie te jeszcze apartamenty. Co wy na to? Pewnie tak. Dobra, więc spotkamy się już tam na miejscu. No już jesteśmy. Jesteśmy sobie na przedmieściach tego Diamond City. Za mną jest to wejście do głównego... Znaczy do ich miasta właściwie, do centrum. No i mamy gdzieś 60 metrów od naszego zadania, tylko którędy by się tam teraz dostać? A, ochrona Diamond City, gdzie ty jesteś? Tutaj. To ty możesz mnie widzieć, gorzej z bandytami. Oraz z supermutantami. To jest ta wieża? Nie. Gdzie jest ta wieża? Przekaźnikowa. Kanały Fence? Dobra, my mamy... do apartamentów dojść. Cholera jasna. Wiedziałem. Szlak by trafił, że tu będą... Shit. Kurde, trochę ich tu jest. Tylko czy w tych... Fuck, czy w tych apartamentach też... będą supermutanci? Jeśli tak, no to będzie... po pierwsze słabo, a po drugie... będzie po nas. Będę musiał iść chyba po pancerz wspomagany, bo bez tego to ani rusz. Właściwie jeśli byście się zastanawiali, czemu chodzę bez pancerza, no nie wiem, po prostu tak mi jest lepiej troszeczkę. Nie wiem, czuję się bardziej realistycznie i w ogóle. Czy tu mogę przeskoczyć? Mogę. Cholerni mutanci. No i co, będziemy tak krążyć w kółko? Nie, chyba... tak, chyba będzie masakra, jedna wielka. Spokojnie. Może akurat nam się coś uda. Dobra, tu chyba... na razie nikogo nie ma. Jasny gwint. Tam jest gdzieś jeszcze na górze. Pewnie na piętrze. Możesz ty. No to... to ja nie wiem, czy tak... to jest dobry pomysł się tutaj pchać. Zwłaszcza bez pancerza właśnie. Bo będzie po prostu... krucho. Dobra, spróbujemy. Najwyżej zginę. Kapsel, nabój. Pamiętać o zapisie.
Wyjdziemy sobie wyżej, czy to jest... Nie do końca dobry pomysł. Zobaczymy. Się przekonamy. Shit. What the f... God damn it. Co się dzieje? Na górze. God damn it. Someone there. Tu jesteś. A jeden. Zleciał. No chodź tu, cwaniaczku. Dobra, tu nam naboi... Na razie nie brakuje. O, co on tak leży? No to chyba... Nie dam rady się tak przestrzelić. Gdzieś tam są jeszcze bandyci, cholera. Dobra, najważniejsze, że udało nam się jako tako wybić ich troszeczkę z dystansu. God damn it. Jakiś kurde. Fuck. Słyszę takiego... Wiecie, samobójcę. Pyka sobie z bombą. Tam jest. No chodź tu, cwaniaczku. Że wybaczcie za moją myszkę. Czasami wychodzi mi taki, tak jakby dwuklik. No chodź tu, no. God damn it. Getting shook up over nothing. Dobra, key. Gonna be a good boy. Fuck, już się zaczyna. Jasny gwint. A właśnie widzę fajne gazety. Maska gazowa z goglami. Zobaczmy to. Nie chcę. Tutaj mamy kibelek. T
Tutaj drugi kibelek. No i nic poza tym. Czemu ty mnie kierujesz do wyjścia, skoro jestem w dobrym miejscu? Fuck. Dobra, mamy klatkę schodową. Oj, grzybki. Grzybki się przydają, te świecące do wytwarzania. Ale już zapomniałem. Tak dawno to wytwarzałem, że... Już zapomniałem. Kurde, tu mogą być jakieś pułapki. Pierśnik, skórzany ochraniacz. Dobra, nic ciekawego w sumie. No co jest? Proszę, była bomba. Flaga amerykańska. Proszę bardzo, jednak tutaj podkładali bomby. Wow, ale coś tu pierdykło. Ruko śniadaniowe. Co nam wyskoczyło? Nic. Safe. Czy to znowu mi coś nie wybuchnie w twarz? Chyba nie. Dobra. Nie był aż taki trudny. Nabój. Utwardzany. Precyzyjny, potężny. 43. Dobra. Krzanić. Dobra, już gdzieś tutaj słyszę... Shit! Dobra, spokojnie. Mięso radrakana? Skaner, moduł namierzenia. Gdzieś się to kiedyś tam przyda. Mam nadzieję, że tu nie było... Yes. Dobra, no i co teraz? Co teraz? Tu mam jakieś wyjście. Tu jest pewnie na dach, więc... Będzie po prostu krucho. Dobra, spokojnie, na razie. Do kogoś już strzelają. Wow! Bez jaj, żeby już atomówkami napierdzielać. Schowajmy się tutaj. Tam są... Fuck. Chyba na górze. Dobrze, że mają zajęcie, że jeszcze z kimś się strzelają. Bo gdybym tylko ja był sam z nimi... No to by już tak... Nabój gamma? 29. Czy mi się zwiększyło... ilość naboi, czy nie? Nie pamiętam, czy miałem 29, czy 20. Dobra, spokojnie. Tam coś chodzi.
Oż ty. Pieprzona wieżyczka. Dobra, chyba został nam już ostatni. Ale on jest z czachą, to będzie mega trudny przeciwnik. Stój! Wali jakimiś kurde laserami. O nie, 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 nie. Fuck sake. Kurde, ale go chroni ten pancerz. Dobra, chyba daliśmy radę, wiecie co? Ale nie było kurde łatwo. Jeszcze gdzieś jest jakieś zagrożenie. Skąd? Shit. Jeszcze gdzieś coś jest. Laser, karabin, wow. Nabój. Gdzieś jeszcze ktoś jest jeden. Ale najważniejsze, że ukończyliśmy zadanie. Save. Shit. Fuck. Już prawie go mam. No. Sweet. Kapsle, nabój. Wow. Zostałem skórzany na prawą rękę, ale to ja mam lepsze chyba. Z pinkami, o. Naboje. Bojowy ochraniacz na prawą nogę i metalowy... Wow, to może być... Ej, to może być coś fajnego. Na prawą nogę. 9. A ja mam... 6. Wow. Weźmy to. Wartość 22. Na razie wyrzućmy. I teraz jeszcze, co my tu mamy? Pojemny 17. 9. 15. Cholera, co ja zrobiłem? Wyrzuciłem go. Zobaczcie. Metalowy napierśnik. Dobra, teraz mamy ile? 67 ochrony. Dobra, pięknie, pięknie. Idziemy coś do przodu chyba. Tak mi się przynajmniej... wydaje. Sprawdźmy jeszcze tutaj, z kim oni walczyli. Rurka. Dobra, nic specjalnego. Nabój. Samoróbka, pistolet. Hełm lotniczy? Zaraz sprawdzimy sobie. Metalowy hełm, wow. To było z plusem, to może być coś fajnego. Dobra, 308. O.
Coś mi się tutaj już podniosło. Więc jest spoko. Nabój do strzelby, tych mam w brud. Dobra, co ja miałem sprawdzić? Pełn wojskowy mam 10. 9. 2. Dobra, to wszystko sobie. Pełn wojskowy jest najlepszy. No dobra. Coś tu jeszcze mamy. To chyba nie koniec. Gdzie mamy się udać teraz? Zaraz, mapa. Tak, już mamy się udać tam do rycerza. No dobra, tu się pożegnamy już. Ja tam do rycerza sobie pójdę już bez was i oddam mu to zadanie. Jeśli da nam jakieś nowe, to oczywiście je przyjmę. No i tyle, no cóż, pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Nie zapomnijcie łapka w górę, komentarzu, subskrypcji. No i widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że niebawem. Coś się świeci. W ogóle ładne jest to miasto nocą. Gdzie jest księżyc? Nie ma księżyca, a tak ładnie oświetla. Dobra, mniejsza z tym. Jest na takim pięknym, ładnym tle. Się z wami pożegnam. No to do zobaczenia w przyszłości, w kolejnym odcinku. Zapraszam też na inne moje serie. Nie zapomnijcie też, że tu w prawym górnym rogu macie dostęp do kart, gdzie podaję zawsze jakieś fajne odcinki czy playlisty, więc możecie śmiało zerkać sobie. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.